is magic. Dark magic. I put a spell on you. Innym Dempseyem, innym Takeo. Hej, cześć, siemano, witam bardzo serdecznie, z tej strony Maklar Games, witam was na kanale Wy, kolejnym odcinku i tym razem, zresztą, jak zresztą już widzicie po tytule, mamy film z zombiaków, tak jest, był z multiplayer, był z blackouta i tak dalej, powiedziałem, że na zombiaczki zrobię oddzielny film, ponieważ to było po prostu zbyt długie, dlatego ten odcinek poświęcamy, ten update film poświęcamy dla tutaj ogólnie całego trybu zombie, oczywiście z Call of Duty Black Ops 4, tak czy inaczej, obgadamy sobie tutaj kilka rzeczy na temat trofek, na temat nowej mapy oczywiście, która dziś wychodzi o 19:00. Będzie do pobrania oczywiście wraz z update'em 1.16, więc no trochę będzie do pobrania rzeczy, ten kto ma sezon pasa, a kto nie ma. Ale standardowo zanim zaczniemy, chciałem taki mały alert ogłosić i w sumie podziękować po pierwsze naprawdę wszystkim tutaj osobom, które zostawiły lajka pod wcześniejszym filmem, wczorajszym nocnym na temat nowych broni w blackoutie, map i tak dalej, tak dalej. Naprawdę dziękuję za te 17 lajków, to jest dla mnie sporo. Naprawdę nie wierzę, że udało mi się takie grono uzbierać was i naprawdę to jest dla mnie bardzo dużo znaczy. Nawet ja nie wiem jak to ubrać w słowa, tak czy inaczej bardzo dziękuję i w sumie chciałem tak mała taka prośba, bo jak już tu jesteś i jak na przykład widzę te 120 wyświetleń, a jest 17 lajków na górę. Rzadko mam takie okazje widzieć te 17 lajków. Tak czy inaczej, wolałbym, żeby każdy dał swoją ocenę, nawet jak to ma być dislike. Proszę, żebyście oceniali film, jeśli już włączyliście, macie, wyświetliliście go, no to dajcie tego dislike'a lub lajka. Napiszcie oczywiście czemu dajecie dislike'a, bo to mi naprawdę pomaga robić lepsze filmy. Każdy was głos jest bardzo ważny, bo przecież tu jesteście, tworzycie ten kanał w tej chwili, więc naprawdę dziękuję za wszelki support. I jeszcze do pozdrowień przechodzimy i zaczynamy z filmem. A więc dziękuję ci bardzo za subskrypcję CampVlot, chyba to jest jakaś nazwa jakiegoś filmu, o ile pamiętam. Bardzo ci dziękuję i za komentarze, naprawdę takie komentarze mi naprawdę dają dużo, ponieważ wiem, że nie marnuję swojego czasu i w ogóle. Mateusz Jaroś, bardzo ci dziękuję za subskrypcję, mam nadzieję, że nie zmarnuję twojego czasu. I bardzo dziękuję Kareli za ten piękny komentarz, naprawdę. Idźcie, obczajcie jego kanał, jeśli chcecie, Kareli88, tam możecie sobie właśnie zobaczyć jego livestream. On naprawdę jest dużo livestreamów, tak zauważyłem, robi, więc no... Jak chcecie poczylaptować się, usiąść, pojeść, pooglądać, napić się coli, popcornu, naprawdę zapraszam na kanał, przejrzałem go nawet, fajny jest bardzo, także zapraszam. I też zapraszam teraz do zostawienia lajka, jak już mówiłem, czy dislike'a, ocen jak chcesz, zaczynamy z filmem. A więc tak jak już mówiłem, wraz z dzisiejszym nowym update'em, który wychodzi o 19, dostajemy nową mapę Ancient Evil i wraz z tym dostajemy bardzo dużo ciekawych rzeczy, tak jak perki, eliksiry, nowe talizmany. I ten perk, jak zresztą widzicie na ekranie, on będzie robił to, że gdy zabijecie zombiaka, z nich wypada taka orba i ta orba spowalnia całą hordę zombie, więc będzie bardzo użyteczny perk, naprawdę. Ja będę praktycznie go teraz w każdej grze używał, więc no, przykucie się na dobry perk. I oczywiście każdy perk ma możliwości dwie, jakby jedną i teraz tą drugą, którą opowiem. Nie wiem czy wiecie, ale w Black Ops 4 w zombiakach można ten perk włączyć jako czwarty, a zazwyczaj czwarty perk jest najsilniejszy, czyli modifier, to się nazywa po angielsku. I ten perk będzie sprawiał podwójnie. Daje wam jeszcze amunicję, gdy zabijecie zombiaki i jak siedzicie w tej orbie, was zombiaki czasem mogą ignorować. To nie jest jakby, że zawsze wchodzicie do tej orby, ona trwa 5 sekund i zawsze będą was zombiaki ignorować, tylko te zombiaki po prostu będą od czasu do czasu was ignorowały, więc to nie jest, żeby to, wiecie, że musi być jakiś balans tego perka w zombiakach, ponieważ no musi być. Ale tak czy inaczej, jak już wyjdzie całe DLC, mam nadzieję, że już w środę się tak uspokoimy, trochę będziemy mieli filmów i tak dalej, więc wtedy zrobię oddzielny poradnik dla zombiaków kolejny, nie raczej nie poradnik, tylko przedstawienie tego, co wyszło w update'cie oraz w nowym DLC i przedstawię wam wszystkie talizmany oraz eliksiry dla wszystkich fanów zombie. No i przechodzimy do głównej zawartości dzisiejszego filmu, czyli jak zresztą widzicie po tytule, Sony dało nam trofea wcześniej, więc no, zazwyczaj dają nam 1-2 dni wcześniej, dzisiaj akurat dali 1 dzień przed, ponieważ dzisiaj wychodzi DLC, wczoraj otrzymaliśmy trofea, dziś jest film na kanale. I właśnie tak jak widzicie, pierwsze trofeum, w sumie te jakby najtrudniejsze, ponieważ srebrne. Pozostałe 9 trofeów jest brązowe, więc są jakby w miarę łatwiejsze niż te, o co teraz widzicie na ekranie. Czyli grecka tragedia i widzicie srebrne trofeum. I teraz tak, o szczegóły. W prawdawnym złu dokończ, co zostało rozpoczęte. No i pradawne zło to jest, wiadomo, to jest nowa mapa, czyli Ancient Evil, no starożytne, pradawne zło, to samo praktycznie. I to jest, no to jest mowa o easter eggu, no, po pierwsze to jest srebrne trofeum, więc wiadomo, zawsze srebrne trofea są trudne. I jest napisane, w pradawnym złu dokończ to, co zostało rozpoczęte, więc to jest jakby główny quest, na który się nie mogę czekać, ponieważ uwielbiam szukać tych nowych easter eggów i ogólnie cała teraz społeczność zębiaków będzie tylko live'owała i wrzucała poradniki, ja też, więc szykujcie
się na dużą ilość różnych poradników, jak zrobić to, jak zrobić tarczę i tak dalej. I naprawdę dużo będzie teraz rzeczy do grania w zombiakach, także tak, to jest trofeum, które nam przedstawia, gdy oczywiście je otrzymujemy, gdy zrobimy easter egga, więc tak, jeszcze 9 do końca. Kolejne trofeum nazywa się Gorliwy Wyznawca i to jest brązowe trofeum i to jest bardzo fajne trofeum, ponieważ naprawdę, w ogóle, naliczcie ile razy mówię w tym filmie trofeum. To jest bardzo ciekawe trofeum, ponieważ w Prawdziwym Złu przeżyj pierwsze 20 rund nie opuszczając wnętrza świątyni Apolla. Pierwsze 20, czyli chodzi o to, że tam gdzie się zrespimy, tam będzie trzeba przeżyć 20 rund. A wiecie jak to jest, jak zazwyczaj pierwszy pokój, w którym się respicie, jest mały dosyć, nie? Chociaż z gameplayów, jak widzieliśmy, jest dosyć duży. Kto widział, ten widział. I więc no, to ja uwielbiam takie trofea, ponieważ to będzie jakby, tam macie tylko pistolet i musicie przetrwać 20 rund. To naprawdę, ja lubię bardzo takie challenge, ponieważ są trudne, a ja lubię trudne rzeczy w grach. Po prostu lubię wyzwania. Więc no, będzie bardzo ciekawe trofeum. Więcej takich trofeum, naprawdę, Treyarch, jeśli to oglądacie, to poproszę o więcej takich trofeum. Lecimy z kolejnym, trzecim. I kolejne trofeum to Godny Trybut. I tutaj szczegóły. W Prawdziwym Złu rozpal ponownie wieczny płomień przed 15 rundą. No, ja osobiście, jakbym miał powiedzieć, ja nie wiem co tutaj chodzi. Ale wy jak wiecie, napiszcie w komentarz, jesteś ogromni fani zombiaków, ponieważ no jeszcze mapa nie wyszła, więc my dużo nie wiemy. Tak czy inaczej, napisz w komentarzach, jeśli chcesz filmy właśnie, jak już mapa wyjdzie, ja zrobię, jak oczywiście będzie chcieli, ja mogę zrobić dla was poradniki, jak zrobić każde trofeum, dzięki temu nie będziecie mieli żadnych problemów, bo ja na tą chwilę nie wiem co to jest wieczny płomień. Pewnie jak zagram mapę już będę wiedział i tutaj challenge tam każe zrobić to przed 15 rundą, więc zobaczymy o co chodzi. Tak czy inaczej, przechodzimy do kolejnego trofeum, które się nazywa Przenoś Góry. W Pradawnym Złu nabij 8 zombie jednym naładowanym atakiem ręką Gai. No i to jest właśnie ta ręka Gai, jakby ta broń specjalna, która będzie właśnie na mapie. I ta broń, jak widzieliście zresztą na trailerze zombiaków, gdy gościu używa tej ręki Gai, a Gaia to jest jakby ziemia, to jest bóg ziemi, i on właśnie jakby takie kolce z ziemi wyrastają i nabija właśnie zombiaki, więc to trofeum nam każe zrobić tak na 8 zombiakach naraz, naładowanym strzałem. Ogólnie zresztą jak teraz widzicie na ekranie, to są właśnie te ręki Gai, będą 4 różne ręki Gai, czyli będzie ręka Gai, będzie ręka Apolla i tak dalej, będą 4 różne właśnie ręki Zygfryda, dzięki temu wiadomo, będzie łatwiej przetrwać na tej mapie, więc tak, no potwierdzone, mamy 4 nowe tak zwane Wonder Epony, czyli bronie specjalne w zombiakach. I kolejne trofeum nazywa się Bezobola. Szczegóły: w Pradawnym Złu wciągnij 15 zombie do Królestwa Zmarłych jednym naładowanym atakiem ręką Harona. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo naprawdę interesujące, już nie mogę się doczekać, jak już będę mógł wam dla was zrobić właśnie poradniki na temat jak robić te ręki, bo to już, jak już mówiłem, 4 różne ręki Zygfryda, czyli na przykład Harona będzie, Gai, czyli na przykład ta zielona, i wiadomo, musimy robić specyficzne challenge, żeby ich zabić. To jest chyba właśnie ta jedna z tych rąk Zygfryda, jak widzicie, niebieska, to jest właśnie chyba Harona. Kolejne trofeum się nazywa Za Blisko Słońca. W Pradawnym Złu podpal 20 zombiaków jednym skoncentrowanym atakiem ręki Chemery. No właśnie, to jest kolejna właśnie ręka, będziemy mieli 4 jakby żywioły, 4 jakby takie gantlety, które można nałożyć właśnie na rękę i nawalać zombiaki. Wiadomo, te specjalne gantlety będą miały specjalną moc, każde będzie miało wiadomo inne wiadomo możliwości, więc no, ja się nie mogę doczekać. Kolejny trofeum nazywa się Potężny Wiatr. W Pradawnym Złu wrzuć 20 zombie jednym skoncentrowanym atakiem ręką Uranosa. No kolejny gantet, tak naprawdę nie ma o czym gadać i no wiadomo, ta trofka nam każe zabić 20 zombie właśnie jednym atakiem. No co pewnie najgorszą częścią będzie to, że trzeba zrobić tą rękę. Kolejne trofeum nazywa się Szypu jak Orzeł. W Pradawnym Złu uwolnij orły nie zmieniając broni. No strasznie specyficzne te wyzwania są, te trofea, więc no w Pradawnym Złu uwolnij orły nie zmieniając broni. No pewnie trzeba będzie jakieś orły uwolnić, zresztą jak na trailerze już widzieliśmy jedną latającą postać i mi chodzi o latającego konia, chyba się nazywa Fenix, więc no pewnie jakieś orły też trzeba będzie uwalniać i tak dalej, jakby związane rzeczy, wszystkie takie latające typu właśnie latający koń Zeusa, Fenix i wiele takich właśnie więcej latających ptaszorów, więc ja jestem naprawdę podekscytowany i no i ten challenge tam każe oczywiście nie zmieniać broni, więc no zobaczymy jak to wszystko tam wyjdzie w praniu w grze.
Kolejne trofeum nazywa się Najlepszym atakiem jest obrona i tutaj mamy szczegóły. W pradawnym złu zabij sześciorękiego używając jedynie woli Apolla. I już wiemy, ja już wiem bardzo o co chodzi, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale na trailerze mieliśmy nowego bossa, który właśnie miał sześć rąk, to jest tam z mitologii greckiej jakiś... Nie pamiętam jak się nazywał, chyba nie Minotaur, tylko coś tam innego, ale no gościu z sześcioma rękami i tutaj pisze, żeby go zabić używając jedynie woli Apolla i wola Apolla na tej mapie to będzie tarcza. Tarcza taka, będzie spartańska tarcza z włócznią. Właśnie tak jak mieli Spartanie taką tarczę okrągłą i właśnie mieli włócznie, to będzie na tej mapie tarcza, więc ja naprawdę jestem bardzo podekscytowany, ponieważ tymi włóczniami można rzucać i robią naprawdę ogromne obrażenia, więc no... Szykujcie się na rzucanie dzidami. No i jeśli dotrwaliście do tej minuty tego filmu, bardzo wam gratuluję, ponieważ to jest już ostatnie trofeum i się nazywa Czterech Pradawnych Bogów. W pradawnym złu ukończ wszystkie próby pierworodnego boga. I to mogą być jakieś związane rzeczy z easter eggami, w sensie z krokami do głównej misji na tej mapie, albo to po prostu mogą być takie standardowe challenge, wyzwania, tak jak były na mapie poprzedniej, czyli mapie 9, która się nazywała właśnie mapa 9. Tam były bardzo właśnie takie fajne próby, challenge. No właśnie tutaj te trofeum nam każe ukończyć wszystkie pierworodne wyzwania pierworodnego boga, więc no. Zobaczymy jak to się tam wszystko ułoży w grze, wiadomo w gameplayu, gdy już mapa wyjdzie, bo nie wiem czy wiecie, ale ta cała mapa będzie pod ziemią, dosłownie jest, są jakby zakopane anteny, jakby takie fikcyjne, znaczy powiedzmy trochę fikcyjne, ponieważ anteny nie były pod ziemią, tylko wiadomo na ziemi, a to jest pod ziemią, więc to jest bardzo ciekawe aspekt. No nie wiem jak wy, ale ja się już nie mogę doczekać. Tu macie jeszcze screenshota z nową snajperką, o której ciągle mówiliśmy i tu macie screenshota też z nowej mapy Ancient Evil. Jak widzicie tutaj na środku ekranu mamy nowy perk, tam gdzie jest napisane Odin i tam właśnie mamy nowy perk, no, który już omawiałem co robi. I też mamy ogólnie, jak widzicie, nową snajperkę Mini 14, która będzie w blackoucie, w multiplayerze oraz w zombiakach. No właśnie tak wygląda, ma 14 ammo w magazynku, chociaż podobno ma 20, bo tutaj jakby ktoś wystrzelił 6 naboi i ma teraz 14 obecnie w magazynku, więc ja się już nie mogę doczekać, naprawdę tyle kontentu, tyle filmów do robienia. Naprawdę dziękuję, że tutaj jesteście ze mną, dołączyliście do mnie. A jeśli ty, nowy widzu, jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, a chcesz otrzymywać najnowsze informacje w świecie Call of Duty, czy to z trybu Blackout, Multiplayera oraz zombiaków, zapraszam do zasubskrybowania, zostawienia lajka oraz włącz powiadomienia, ponieważ jak włączysz powiadomienia, będziesz dostawał filmy od razu, gdy wrzucę, więc od razu jak wrzucę, YouTube ci wyśle powiadomienie, o, już jest film na kanale, dzięki temu możesz od razu kliknąć i zobaczyć, co tam nowego się dzieje w świecie Call of Duty. Tak czy inaczej, śledź mnie na Twitterze, link w opisie, tam otrzymujesz najnowsze informacje właśnie w świecie koda oraz gdy jakieś najnowsze livestreamy czy nowe poradniki, właśnie teraz będzie dużo bardzo poradników, ponieważ no, wychodzi bardzo duży content, bardzo duży update do Black Opsa 4. Ja się z wami będę żegnał, naprawdę dziękuję za wszelki support, że udało mi się takie grono uzbierać i nie marnuję swojego czasu tu gadając do ściany, tylko do was i do usłyszenia w kolejnych poradnikach, filmach oraz update'ach wideo. Na razie, Makler out.